Owa historia rozgrywa się w czasach miecza, wojen i miłosnych igraszek. Jakże tu jednak bajać o miłości, gdy na błoniach siewierskiego zamku zbrojnego ludu kupa. Człek przy człeku stoi, zakuty w zbroję i do bitwy się szykuje. Zapytacie, o cóż ta wielka wrzawa i poruszenie na zamku i w obozach? Otóż spieszę z wyjaśnieniem. Pan starosta pod opiekę wziął niedawno piękną białogłową, co za mąż miała pójść za księcia nieokrzesanego. Panna o gorącym temperamencie nie dała się pod ołtarz zawlec z przymusu i sama wyboru dokonała, potajemnie udając się na zamek w Siewierzu, prosząc o ochronę jej czci. A że panu staroście żal zrobiło się panienki i że piękne lico miała, to w obronę ją wziąć postanowił. Niedoszły małżonek co do wiatru został wystawiony, lekko się wnerwił i by zemsty dokonać postanowił najechać zamek, by pannę odbić i do ołtarza zaciągnąć. Jak z tobą? Róż to robisz! Ciekawmy, czy panienkę starosta wybroni. Piękna białogłowa zyskała schronienie za oddziałami obrońców zamku. Zdenerwowany książę rozpoczął atak. Pan starosta na to wypuścił lekką piechotę, by szybko rozprawiła się z patrolem księcia. Książę postanowił się wycofać, ale czy zostawi białogłowę? Poczekam, że ten rząd po tej sprawie nie zostawił prawą frontu oraz najcięższą piechotę. Pan starosta nakazał zaatakowanie strachu atakującego. Jednak strzały na nic się zdają, gdyż rycerze zakłóci wstępny chór. Rozstrzał z artylerii hakownic rozwścieczył starostę i również zdecydował wytoczyć się najcięższe działa. Prawą stroną wypuścił szybką, lekką piechotę, zaś lewą... Oj, zapewne będzie to krwawy bój. Dyryguje swoimi oddziałami, motywuje ich i skutecznie odpiera atak na zamek. Ze prawej strony doszło do zwarcia lekkiej piechoty. Widząc potęgę starosty, książę wycofuje swój oddział. Jednak wciąż próbuje skruszyć mury zamku ostrzałem z hakownic.
starosta sformował szyki, na co książę zdecydował się odejść. Ten niecny manewr. Jak widać, dawno widocznie tak dyskutowano o miłości. Pan starosta, mimo że stracił większość swojej armii, nie rezygnuje. Jednak cóż to? Lokalne chłopstwo i matłok zaczyna rabunek rycerzy. Resztki oddziału. Starosta wraz z lekką piechotą dobił wrogów, rozgonił motłoch. A dziewka zyskała schronienie na tym oto pięknym zamku. Zakochany książę zapewnie zostanie pokonany i przed oblicze starosty wezwany. Ale cóż to? Czyżby książę dostał posiłki? Serdeczne brawa dla walczących w tej bitwie.